Jerzy Kukuczka rozpoczął 1986 rok od zimowego wejścia na Kanchenjungę, dzięki czemu udało mu się zmniejszyć dystans do Reinholda do 2 ośmiotysięczników. Polak zaplanował wyruszyć latem do Karakorum, gdzie pozostało K2, ostatni niezdobyty przez niego ośmiotysięcznik położony w Pakistanie. Natomiast Messner zdobył najwyższy szczyt Karakorum już 7 lat wcześniej i wszedł na niego bez tlenu, drogą normalną prowadzącą przez żebro Abruzzi. Początkowo Włoch chciał wtedy wytyczyć nową drogę na południowej ścianie, jednak na miejscu ocenił, że ryzyko zejścia lawin na tej ścianie było zbyt duże, więc plany musiały zostać zmienione. Jerzy Kukuczka postawił sobie na K2 bardzo ambitny cel. Chciał bowiem wraz z Tadeuszem Piotrowskim wytyczyć nową drogę środkowym filarem południowej ściany tej góry. Udział w ekspedycji Karla Marii Herlich-Koffera, słynnego kierownika, zawdzięczał właśnie Tadeuszowi, który dostał zaproszenie do wzięcia udziału w tej ekspedycji i mógł zabrać ze sobą wybranego partnera. Kiedy rozpoczęła się wyprawa, Polacy odbyli rozmowę z kierownikiem i przekonali go do swojego wariantu drogi. Jerzy już wcześniej był pod K2 z Wojciechem Kurtyką i twierdził, że obrana przez niego droga jest możliwa do pokonania. Herlich-Kofferowi tak spodobał się ten pomysł, że postanowił podporządkować całą wyprawę działaniom polskiego duetu. Sam nie mógł znaleźć się w bazie, gdyż zachorował, a ze względu na zaawansowany wiek postanowiono nie ryzykować i nie podróżować pod K2. Bazę założono 7 czerwca, warunki były bardzo trudne. Po kilku dniach spędzonych w bazie uczestnicy wyruszyli w górę, gdzie założyli obóz pierwszy. Szwajcarzy wspinający się z Polakami już na tym etapie zaczęli pozostawać zdecydowanie z tyłu. Po dotarciu do namiotu powiedzieli do Polaków: "Tu jest gorzej niż przypuszczaliśmy. Jeszcze nie zaczęliśmy, a już tracimy siły." Było więc jasne, że trudności tej drogi przekraczały możliwości zdecydowanie mniej doświadczonych alpinistów. Następnego ranka dwójka z nich rozpoczęła zejście do bazy, pozostał Szwajcar Diego Welik i Niemiec Toni Freudig. I to właśnie oni wraz z Polakami ruszyli w górę. Prowadził Jurek. W pewnym momencie, gdy podążał ostrą, śnieżno-lodową granią, nawis, na którym stał, pękł i spadł w przepaść, powodując lawinę. I Polak miał dużo szczęścia, ponieważ masy śniegu spadły drugą stroną grani, a cały czas stał on na nogach, gdyż pęknięcie miało miejsce tuż przy jego stopach, ale na szczęście nie bezpośrednio pod nim. Jednak widok tego zdarzenia wywarł tak wielki wpływ na Diego, że Szwajcar zostawił ekwipunek w tym miejscu i rozpoczął natychmiastowe zejście. Chwilę później Toni wyznał, że czuje się słabo i następnego dnia rozpocznie zejście do bazy, jednak pomoże donieść ekwipunek do miejsca, gdzie miał powstać obóz drugi, i udało się go założyć na wysokości 6400 metrów. Kolejnym krokiem było zaporęczowanie jak największego fragmentu dalszej drogi, a gdy udało im się dotrzeć na wysokość 7200 metrów, zostali tam na noc i już od tego miejsca Polacy działali sami. Następnego ranka zaczął sypać śnieg, więc zdecydowali się oni przerwać akcję i powrócić do bazy. Przez kolejne dni warunki uniemożliwiały jakąkolwiek akcję górską i dopiero po 12 dniach, pod koniec czerwca, mogli ponownie ruszyć w górę. Pierwszego dnia udało im się dotrzeć do obozu drugiego, natomiast kolejnego przybyli do miejsca najwyższego biwaku, gdzie spędzili drugą noc, tam kończyły się już poręczówki i ich celem był już wtedy szczyt. Trzeciego dnia działali w trudnym, nieznanym terenie, udało im się dotrzeć na wysokość 7800 metrów i tam przetrwali trzecią noc. Po biwaku rozpoczęli dalszą wspinaczkę. Wreszcie, czwartego dnia, udało im się dotrzeć na wysokość 8300 metrów i z tamtego miejsca rozpościerał się widok ukazujący przebieg dalszej drogi i była to niepokojąca perspektywa. Jerzy tak wspominał ten moment. Nasz żleb, przypominający z daleka do złudzenia kształtem kij hokejowy, wrasta nagle w barierę skalną. Zagradza ona nam drogę do grani szczytowej. Dwaj Polacy, nie widząc żadnej innej możliwości, postanowili sforsować barierę skalną, podeszli więc blisko niej i założyli tam biwak.
Z samego rana następnego dnia przypakowali plecaki, pozostawili namiot i śpiwory, bo aby pokonać skalny mur, musieli działać na lekko, nie będąc tak mocno obciążonym. Jerzy napisał później, że było to najtrudniejsze miejsce na tak dużej wysokości, w jakim kiedykolwiek wspinał się w Himalajach. Postępy szły bardzo powoli, trwała uporczywa i męcząca walka o każdy kolejny metr. Kukuczka prowadził, a asekurował go Piotrowski. Sytuację pogarszały gromadzące się nad ich głowami chmury, ale niestety wtedy było już za późno na odwrót. Na noc zmuszeni byli zejść na biwak. Nie mieli gazu, więc nie mogli także roztopić śniegu, żeby mieć co pić. Czekała ich bardzo trudna noc. Rankiem kolejnego dnia ruszyli ponownie w górę. Sprawnie pokonali zaporęczowany dzień wcześniej fragment, jednak później tempo ponownie wyraźnie spadło, a o godzinie 15 wciąż znajdowali się daleko od szczytu. Około godziny 6 wieczorem dotarli do grani. Tam odnaleźli papierki po francuskich zupkach błyskawicznych, co mogło świadczyć o tym, że biwakowała tam Wanda Rutkiewicz, wspinająca się na drodze normalnej m.in. właśnie z francuskimi himalajstami. Okazało się, że byli bliżej szczytu niż sądzili, bo kilka chwil później stali już na wierzchołku K2. 8 lipca 1986 roku, około godziny 18.30, Polacy zdobyli górę. Pokonali oni jedną z najtrudniejszych dróg, jakie zostały wytyczone na ośmiotysięczniku. Polish Line, jak nazwano tę drogę, po dziś dzień nie doczekała się powtórzenia. Na szczycie spędzili oni zaledwie kwadrans, wykonali kilka fotografii i rozpoczęli zejście. Czas gonił, nadeszła noc, Polacy schodzili tą samą drogą. A co gorsza, w pewnym momencie Jerzemu wypadła bateria z rąk, więc musieli schodzić dalej po ciemku. Chyba przy zmianie baterii w czołówce miał już tak zmarznięte ręce, że prawdopodobnie to w tym momencie po prostu wypadła mu bateria i spadła w przepaść. Niestety podczas tego trudnego i bardzo długiego zejścia doszło do tragedii. W pewnym momencie Tadeuszowi idącemu za Jerzym spadł rak. Kukuczka zobaczył to, zaczął krzyczeć w kierunku partnera, jednak w tym samym momencie zauważył, że Piotrowskiemu spadł drugi rak, trzymał się więc w ścianie jedynie na czekanach i chwilę później Tadeusz Piotrowski runął w dół. Mężczyzna zginął w wieku 46 lat. Jerzemu udało się dotrzeć do bazy, gdzie przekazał smutne informacje. Sam cierpiał na odmrożenia rąk i nóg, więc postanowiono wezwać śmigłowiec, który przetransportował go do miejscowości Skardu. Tak wyglądała historia zdobycia 11. ośmiotysięcznika przez Kukuczkę. Co ciekawe, już przed wyruszeniem do Karakorum poczynił on pewne ustalenia co do kolejnego celu, jaki chciał osiągnąć w 1986 roku. Było nim Manaslu, a do udziału w tej ekspedycji zaprosił Artura Heisera, młodego, ambitnego himalaistę, którego zdążył wcześniej już dobrze poznać. To właśnie on i Ryszard Warecki mieli zająć się organizacją podczas jego nieobecności. Niestety, gdy Kukuczka wrócił do Polski, okazało się, że sporym problemem były finanse, jak to często wtedy, no zresztą teraz też. Dzięki pożyczce od PZA udało się jednak wyruszyć w Himalaje. Na miejscu Polacy spotkali się z Carlosem Carsolio i jego partnerką Elzą Avilą, którzy także byli członkami wyprawy. Baza ekspedycji stanęła 8 września. Jednak zanim opiszę tę ekspedycję, przyjrzyjmy się, jak w 1986 roku radził sobie Reinhold Messner. Po wejściu Kukuczki na Kanchenjunga w styczniu przewaga Włocha zmalała do zaledwie 2 ośmiotysięczników, dlatego postanowił podczas jednej ekspedycji załatwić sprawę i zdobyć zarówno Makalu, jak i Lhotse. Jego partnerem został ponownie Hans Kammerlander oraz doświadczony alpinista Friedl Mützleśner. Wyprawa Włocha jesienią rozpoczęła podróż do Nepalu. Okazało się, że nie tylko oni planowali w tym czasie wejść na Makalu. W bazie było całkiem tłoczno, znaleźli się w niej Koreańczycy, Francuzi, Austriacy, Izraelczycy, Polacy oraz Szwajcarzy. Wanda Rutkiewicz planowała też zdobyć Makalu, a także Krzysztof Wielicki i działali oni w ramach szwajcarskiej ekspedycji. Pośród Szwajcarów znajdował się 48-letni Marcel Ruedi.
Himalaista bardzo sprawny, który niezwykle szybko zdobywał kolejne ośmiotysięczniki, mimo już dość zaawansowanego wieku. Daulagiri było pierwszym ośmiotysięcznikiem, na który wszedł w 1980 roku, a 6 lat później stał pod Makalu, posiadając już 9 zdobytych ośmiotysięczników na koncie i wciąż wierząc, że ma jakieś szanse wyprzedzić Jerzego i Reinholda. Plan Marcela był naprawdę bardzo ambitny, a jednocześnie ryzykowny. Chciał szybko zdobyć Makalu, aby jeszcze tej samej jesieni przejść pod Everest i zdobyć zarówno najwyższą górę świata, jak i stojącą obok górę Lhotse. W tak wymagającym projekcie towarzyszył mu lekarz Oswald Olec. Niestety choroba wysokościowa zmusiła go do zejścia do bazy, Marcel został więc sam, a znając dokonania Krzysztofa Wielickiego, zaczął namawiać Polaka na wspólną wspinaczkę na szczyt. Ten w końcu dał się przekonać i obaj ruszyli w górę. Szybko pokonywali kolejne metry, tak opisał ten moment Krzysztof Wielicki. Marcel pokazał wtedy wielką determinację i siłę, bo po nieco niebezpiecznym trawersie do drogi francuskiej weszliśmy po poręczówkach założonych przez ekipę Messnera aż do Makalula na 7400 metrów. W moim przypadku było to tydzień po przybyciu do bazy, więc dość szybko, natomiast Marcel, można powiedzieć, doszedł tam niemal prosto z Curychu. Pamiętam, że patrzył wtedy tęsknie na Lhotse i Everest, które miał zamiar zaatakować zaraz po wejściu na Makalu. Polak i Szwajcar planowali zdobyć szczyt drogą normalną, podobnie jak Messner. 23 września duet dotarł na wysokość 7900 metrów, gdzie zabiwakował, a następnego dnia ruszyli w kierunku szczytu. Prowadził Krzysztof Wielicki. Początkowo Marcel utrzymywał tempo, jednak z czasem odstawał coraz bardziej. Pogoda była tego dnia piękna, jednak wiał bardzo silny wiatr. Kiedy Polak zdobył szczyt, wbił czekan i wykonał kilka fotografii, a następnie rozpoczął zejście. Niedługo później spotkał wchodzącego jeszcze Marcela. Wielicki oddał mu wtedy pełny termos z herbatą, a zabrał ze sobą jego pusty. Ustalili wtedy, że będzie na niego czekał w namiocie. Ruedi nie wykazywał wtedy żadnych oznak, które mogłyby zaniepokoić Polaka. Był od niego cieplej ubrany i znajdował się już blisko szczytu. Mocno przemarznięty Polak po dotarciu do namiotu rozpoczął gotowanie herbaty i oczekiwanie na powrót partnera, jednak godziny mijały, a Marcel się nie pojawiał. W końcu nadeszła noc, a jego wciąż nie było. Kiedy zaniepokojony Krzysztof wyszedł z namiotu i rozglądał się dookoła, w poszukiwaniu jakichś śladów po Szwajcarze, nic nie dostrzegł. I wtedy noc była dość jasna, blask księżyca wskazywał drogę, więc trudno było uwierzyć w to, że jego partner zabłądził podczas zejścia. Wielicki stwierdził, że najbardziej prawdopodobny scenariusz to upadek Szwajcara, do czego mógł się przyczynić silny wiatr na grani. Następnego dnia rano wciąż nie było żadnych śladów po Marcelu, więc Krzysztof Wielicki, borykający się z problemem gorszego widzenia w jednym oku, rozpoczął zejście niżej. Łudził się, że być może Szwajcar minął w nocy ich namiot i zszedł prosto na przełęcz, gdzie znajdował się obóz Messnera, jednak kiedy Polak dotarł na miejsce, okazało się, że nikt stamtąd nie widział Marcela. Włosi poczęstowali Wielickiego herbatą, a ten opowiedział im, co się stało. Chwilę później jeden z nich zauważył przez lornetkę postać na wysokości około 8150 metrów. Dwaj Sherpowie ruszyli w górę, a za nimi Messner idący na lekko, planujący lada dzień zdobyć Makalu. Poruszając się w kierunku szczytu zauważyli na wysokości 8300 metrów pozostałości po biwaku Marcela, a następnie zobaczyli jego ślady zejścia i miejsca, w których odpoczywał, takie po prostu wygniecione miejsca, w których siadał, kładł się. Było ich bardzo wiele, praktycznie co 20 metrów. Aż w końcu kilkadziesiąt metrów od namiotu, w którym noc spędził Krzysztof Wielicki, znaleziono Marcela Ruediego, który po prostu całkowicie opadł z sił i został na śniegu. Szwajcar zdobył swój 10 ośmiotysięcznik, jednak musiał zapłacić za to największą z możliwych cen. 26 września Hans Kammerlander, Reinhold Messner i Friedl Mutschlechner weszli na szczyt Makalu.
Niektórzy wysnuwali teorię, że Włoch specjalnie czekał z wejściem na szczyt, aby przepuścić Polaka i Szwajcara, gdyż później mógłby zdobyć Makalu po ich śladach. Jednak to są takie tylko przypuszczenia, bo oczywiście nie ma na to żadnych dowodów. Do pełnego sukcesu Messnerowi brakowało już tylko Lhotse, a zbliżał się październik, więc czasu było niewiele. Włoch zaplanował jednak świetnie logistykę i prosto z bazy on i jego zespół zostali przetransportowani śmigłowcem do Lukli, skąd ruszyli w kierunku bazy pod Everestem. Dotarli tam 10 października, na Lhotse Reinhold planował wejść drogą normalną, dzięki zdobytej na Makalu aklimatyzacji natychmiast mogli ruszyć w górę. Niestety szybko okazało się, że założone przez poprzednie wyprawy poręczówki zostały zdmuchnięte przez huraganowy wiatr i 14 października Messner, Kammerlander, Mutschlechner i Thomaset wraz z Sherpami ruszyli do obozu drugiego. Wtedy Friedl, ze względu na męczący go ból zęba, postanowił zrezygnować z wejścia na szczyt i z obozu drugiego zszedł do bazy. Pozostali uczestnicy i ich szerpowie wspięli się kolejnego dnia do obozu trzeciego i mimo bardzo silnego wiatru Hans i Reinhold zdecydowali się następnego dnia ruszyć bezpośrednio w kierunku szczytu. Był 16 października. Co ciekawe, później powiedzieli, że w ostatnich fragmentach tej wspinaczki wiatr im pomagał i pchał w górę. Stwierdzili nawet, że dzięki niemu pobili własny rekord w pokonaniu ostatnich metrów na 8000, bo już o 13:45 duet zameldował się na wierzchołku Lhotse. Dla 42-letniego Messnera był to koniec jego długiej podróży i wielkiego marzenia. Jako pierwszy w historii zdobył koronę Himalajów i Karakorum. Wszystkie 14 ośmiotysięczników. Dla Hansa była to połowa tej drogi. Siódmy ośmiotysięcznik w karierze 30-latka. Ze szczytu mężczyźni zeszli prosto do obozu drugiego, a kolejnego dnia znaleźli się już w bazie, gdzie zostali natychmiast otoczeni przez dziennikarzy i kamerzystów zaproszonych m.in. przez licznych sponsorów Włocha. Messner powiedział im: cieszę się, że wciąż żyję, w końcu mogę spróbować innych rzeczy. I w istocie Reinhold, choć nie porzucił wspinaczki, to już nigdy nie zdobył żadnego ośmiotysięcznego szczytu. Skupił się na rozmaitych innych wyzwaniach, takich jak przejście pustyni Gobi, zdobycie korony ziemi, czy poszukiwanie legendarnej istoty Yeti. O przegraniu wyścigu Jerzy Kukuczka dowiedział się na początku polskiej wyprawy na Manaslu. Do tej ekspedycji dołączył także inny świetny alpinista, Wojciech Hurtyka. Celem było pierwsze przejście wschodnią granią Manaslu. Działalność na górze mocno utrudniały opady, raz deszczu, raz śniegu. Postanowiono więc zmienić plany i wytyczyć nowy wariant lewą partią północno-wschodniej flanki. W końcu udało się Polakom wyruszyć w górę i na wysokości 6400 metrów założyć obóz drugi, a następnie, kiedy uczestnicy zeszli do bazy, w radio usłyszano komunikat o osiągnięciu Messnera i tak wtedy skomentował to Kukuczka. Wreszcie ta cała wrzawa wokół naszego wyścigu się skończyła. Teraz spokojnie mogę dążyć do własnego celu. Czekałem na tę wiadomość, ale teraz, kiedy nadeszła, mimo wszystko robi mi się smutno. Jednak on jest tym pierwszym. Równocześnie odkrywam w sobie odcień pewnej ulgi. Mimo złych warunków pogodowych Polacy z Carlosem Carsolio ruszyli w górę. Po długiej wspinaczce zaledwie 200 metrów od wierzchołka góry Wojciech Kurtyka oświadczył, że schodzi, bo robi się zbyt niebezpiecznie. Artur Heiser jako najmłodszy powiedział, że on się dostosuje do większości. Z kolei Jerzy Kukuczka chciał iść dalej w górę, podobnie zresztą jak Carlos. Jednak wspólnie podjęto decyzję, aby zejść i poczekać na lepsze warunki. W bazie Kurtyka poinformował kolegów, że on rezygnuje i schodzi w dół doliny. Carlos Carsolio narzekał na poważne odmrożenia dłoni i dłużej musiał pozostać w bazie. Kończyły im się wtedy zapasy żywności i postanowili wykorzystać Carlosa, żeby poszedł do innej wyprawy i uzyskał jakieś niewielkie zapasy żywności. Udało mu się przynieść całą torbę budyniu. Na początku listopada Carlos stwierdził jednak, że jest w stanie dalej się wspinać.
5 listopada cała trójka postanowiła wyruszyć na szczyt w stylu alpejskim i po dwóch biwakach dotarli do grani na wysokości 7300 metrów. Następnie zatrzymał ich trudny 80-metrowy wyciąg znajdujący się pod wierzchołkiem północno-wschodnim i mężczyźni zabiwakowali na wysokości 7800 metrów, by kolejnego dnia zdobyć dziewiczy wierzchołek Manaslu. Rankiem 10 listopada Carsolio pozostał w namiocie, a duet Polaków ruszył na wyższy wierzchołek Manaslu. I to Jerzy Kukuczka podjął taką decyzję, a jak stwierdził, Artur Heiser raczej nie podważał nigdy jego zdania. Szczyt udało im się zdobyć i zrobić na nim zdjęcie, a następnie wrócić do Carlosa, wyciągnąć go z namiotu, bo usnął, i wszyscy krańcowo zmęczeni rozpoczęli powrót do bazy. Ale wtedy schodzili już drogą normalną. Niestety długie zmagania na Manaslu sprawiły, że minął termin pozwolenia na Annapurnę, gdyż Jerzy planował jednocześnie zdobyć podczas jednej ekspedycji zarówno Manaslu, jak i Annapurnę, a prośba o przedłużenie pozwolenia na Annapurnę nie przyniosła żadnych rezultatów, Polacy wrócili więc do kraju. I od razu po powrocie do Polski rozpoczęli starania o jak najszybszy powrót do Nepalu. Annapurnę postanowili zdobyć zimą następnego roku nową drogą i bez wsparcia aparatury tlenowej. Ponownie największym problemem podczas organizacji było zebranie niezbędnej ilości dolarów amerykańskich i tutaj pomoc pojawiła się z niespodziewanej strony. Do wyprawy postanowił dołączyć słynny podróżnik, nie mający jednak wcześniej nic wspólnego z górami, Jacek Pałkiewicz, zasilając budżet ekspedycji o brakujące 4000 dolarów. Innymi uczestnikami zostali tak uznani himalaiści jak Wanda Rutkiewicz, Krzysztof Wielicki, czy młody, lecz sprawdzony w Himalajach Artur Heiser. Kierownikiem ekspedycji został oczywiście organizator, czyli Jerzy Kukuczka. Polacy do Nepalu dotarli na początku 1987 roku. Baza stanęła na wysokości 4200 metrów i co ciekawe, najpierw założono na wysokości około 6000 metrów obóz trzeci, a dopiero następnie dwa pierwsze obozy. Zespół podzielony był na dwa duety. Pierwszy złożony był z Kukuczki i Rutkiewicz, drugi z Wielickiego i Heisera. Polakom udało się szybko dotrzeć do obozu czwartego na wysokości 6800 metrów i tam Jerzy zaskoczył wszystkich, oznajmiając, że planuje iść w górę w kierunku szczytu i czy ktoś jest chętny, aby do niego dołączyć. I miał on świadomość, że zarówno on, jak i Artur Heiser wciąż mieli odpowiednią aklimatyzację z Manaslu. Z kolei Wanda nie czuła się na tyle dobrze, aby podjąć to ryzyko, podobnie zresztą jak Krzysztof Wielicki. No i tym sposobem wykrystalizował się naturalny duet, który 1 lutego założył obóz 5 na wysokości 7300 metrów, a dwa dni później ruszył w kierunku szczytu. Wierzchołek Annapurny Polacy zdobyli 3 lutego o godzinie 16. Dzięki zachowanej aklimatyzacji z Manaslu cała akcja pod Annapurną trwała niewiele ponad 2 tygodnie. Jerzy Kukuczka miał już na koncie 13 ośmiotysięczników, a ostatnim celem było wejście na położony na terenie Chin szczyt Shishapangmy. Problem polegał jednak na tym, że Chińczycy o wiele rzadziej decydowali się na udzielanie zezwoleń na wspinaczkę w tym rejonie. Jerzy złożył swoją prośbę i dostał odpowiedź taką, jaką niestety się musiał spodziewać, czyli odmowną. Postanowił więc poprosić swojego znajomego Karla Marię Hedlik-Koffera o wstawiennictwo. Miał on duży szacunek i znajomości, więc ponowił prośbę o udzielenie pozwolenia. No i wtedy Kukuczka nie musiał długo czekać na odpowiedź. Otrzymał wiadomość, że zgoda na działanie na Shishapangmę jest. Jednak w terminie od 15 listopada do 10 grudnia 1986 roku, no i tym sprytnym sposobem Chińczycy dopięli swego, bo z jednej strony przychylnie odnieśli się do prośby Hedlik-Koffera, a z drugiej strony, wiedząc, że Jerzy jest w tym czasie pod Manaslu, no to nie będzie w stanie równocześnie działać się na Shishapangmie. I tak naprawdę dopiero zbieg okoliczności sprawił, że Polakowi udało się otrzymać to pozwolenie, bo niedługo później w Katowicach goszczono chińskiego ministra sportu, no i dopiero wtedy podczas tej wizyty odbyła się rozmowa, dzięki której chińska strona zgodziła się wydać pozwolenie. Uczestnicy z Polski wyjechali pod koniec lipca,
I było wśród nich wielu himalajstów z poprzedniej wyprawy Kukuczkina na Annapurnę, czyli Ryszard Warecki, Artur Heiser, Carlos Carsolio czy Wanda Rutkiewicz. Baza pod najniższym ośmiotysięcznikiem stanęła 22 sierpnia. Polacy działali dwutorowo. Część ekspedycji poruszała się drogą klasyczną, a z kolei Jerzy wraz z Arturem Heiserem planowali wytyczenie nowej drogi. 30 sierpnia Artur i Jerzy dotarł na wysokość 7000 metrów, gdzie uzyskali odpowiednią aklimatyzację, aby w kolejnym wejściu spróbować zdobycia szczytu. Jednak wtedy nadeszło załamanie pogody i trzeba było czekać do połowy września na jakieś przyjaśnienie i 15 września duet Polaków ruszył na wysokość 7000 metrów, gdzie spędzili noc, a rankiem kolejnego dnia udali się w kierunku szczytu. Po dwóch biwakach na zachodniej grani weszli jako pierwsi w historii na zachodni wierzchołek Shisha Pangmy o wysokości 7950 metrów, a następnie granią szczytową przedzierali się przez trudny teren i zdobyli wierzchołek środkowy, gdzie spotkali się z drugim zespołem, który podążał drogą klasyczną. Po biwaku na grani Jerzy zjechał na nartach następnego dnia do bazy. No i wtedy rozpoczęło się huczne świętowanie. Polacy wytyczyli nową drogę, wspinając się bez dodatkowego tlenu i był to 14 ośmiotysięcznik w karierze Jerzego Kukuczki. Koronę Himalajów i Karakorum skompletował 11 miesięcy po Reinholdzie Messnerze. Lecz Polakowi zdobycie wszystkich 8 tysięczników zajęło niecałe 8 lat, z kolei Messner kompletował je przez 16 lat, no więc dwa razy dłużej. Jednak Jerzy Kukuczka nie chciał iść w ślady Reinholda i nie porzucił realizowania ambitnych wyzwań w Himalajach. Wciąż miał wiele celów w najwyższych górach świata. Niestety próba dokonania czegoś, co według wielu uważane było za najtrudniejsze wyzwanie w najwyższych górach świata, zakończyło się tragedią. 24 października 1989 roku Jerzy Kukuczka zginął podczas próby przejścia południowej ściany Lhotse. Historia tej ekspedycji została już opisana na kanale i w opisie pod filmem zostawię link do tego materiału.